Idziemy, pokażę wam przełom w koszeniu kosiarką bijakową. Pokażę wam, jak tą kosiarką kosić. Tego na internecie no, szukałem. Są te filmiki, jak to mniej więcej kosi, ale gówno z tego, bo nikt nie pokaże, jak tą kosiarką kosić wysoką trawę. Jak widzicie, odkręciłem to chujostwo, bo co chwilę mi się trawa na to nawijała i zabijało mi po prostu tutaj ten wylot cały, nie? Odkręciłem to. Po prostu, no nie ukrywajmy, ale ogranicza to strasznie wydobywanie się ogólnie tej trawy. Tu macie moje pole takie, na którym kosiłem jeszcze z tym wałkiem. Tu była taka średnio wysoka trawa, taka sztywna. Tutaj było orane kiedyś. Kiedyś, z dawien dawna to było zorane, więc tak czy inaczej tą moją metodą tutaj by tak za bardzo się nie dało przejechać. Trzeba byłoby dobrze podnośnikiem pilnować. Bo to straszne nierówności. I że idziemy do maszyny. Pokażę wam, jak to wygląda i jak to kosić. Mam nadzieję, że pomogę komuś, bo sam już myślałem, że pieniądze wywaliłem w błoto. I co najważniejsze, zaraz zobaczycie, patrzcie, jak jest zmielane. Widzicie to? Widzicie to, jak jest zmielane ładnie? To jest to, co kosiarka bijakowa powinna zrobić. A. To nie jest jeszcze dokoszone, nie wiadomo jak, nisko. O, patrzcie, widzicie to? Tak ładnie zmielane wszystko, do ziemi. A tu są chaszcze po 1,60 m, 1,80 m. O, gdzie niegdzie jeszcze niedokoszone, bo po traktorem przejechałem kołem, ale to mam na płozak na maksa podniesione, więc to potem jak przejadę całe pole, to obniżę płozy, założę wałek i wtedy dopiero przejadę tutaj na najniższym, żeby nie zahaczyć, nie rozwalić niepotrzebnie bijaków. O, widzicie? Tu macie efekt przejechania z wałkiem. Jechałem tutaj ze 2-3 razy, no 2 razy jechałem i takie dziady wystają. Jest pełno takiej trawy położonej, widzicie? Pełno jest trawy położonej. No to nie można nazwać trawą, to są te chaszcze. No i takie właśnie dziady wystają. Dzisiaj na innym polu kosiłem chyba z 1,5 godziny i nie mogłem za bardzo, chyba z 5 razy musiałem jechać po tym samym, żeby z czegoś takiego zrobiło się coś takiego. No po prostu no trawa się kładła, no i bijak, nie że kosiarka jest coś tam do dupy albo coś, tylko po prostu kładła się ta trawa tak, że nie mogły bijaki ją po prostu uciąć, nie? O, a tu macie efekt koszenia tym moim sposobem. Raz przejechane. Oczywiście cały czas mówię a propos 30, nie? Pewnie nie jedna osoba z was ma problemy takie jak ja teraz, że jak to skosić kosiarką bijakową wielkie chaszcze. Przeważnie to kupujemy te kosiarki do czegoś takiego. Ja przynajmniej kupiłem właśnie, żeby te pola upłynnić. Patrzcie, jak ładnie zmielane wszystko. Aż sam się dziwię, normalnie aż sam się dziwię. A jest jeszcze mokre to wszystko, nie? Więc nie jest nie wiadomo jak sucho. Gdzie niegdzie wystają takie pojedyncze. No i tutaj też podnośnikiem trochę ratowałem, bo było trochę za nisko. I tu jest taka kolejna i ładowała mi kosiarka po tym. No, dlatego trzeba było już założyć to. O, i zaraz wam pokażę mój sposób do koszenia. Pewnie już nie jedna osoba z was się domyśla, w jaki sposób. Idziemy pod traktorka. Patrzcie, ile ślimaków. Normalnie dlatego chcę to skosić, bo jest plaga ślimaków. Tego roku to jest naprawdę masakra. O, chodzę po ślimakach. Zobaczcie sobie. Ślimak, 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 ślimaki, ślimaki. Wszędzie, gdzie... Normalnie na... po prostu na odcinku 10 cm, jak nie spotkacie ślimaka, to aż jest dziwne. Tyle tego tu jest. Normalnie istna masakra tego roku, dlatego chcę to wszystko upłynnić, kurde, zmielać. No w ogóle nie odkryłem tego sposobu, to myślałem, że po prostu pieniądze przewaliłem na marne. Tak wam powiem. I dzięki temu sposobowi, co wam teraz pokazuję, traktor się tak nie męczy,
można zastosować troszeczkę szerszą kosiarkę, nawet tą 145, mi się wydaje, że wtedy by dała radę, bo z wałkiem, jak nagle wciągnęło trochę więcej tej tutaj położonej trawy, w ogóle na jedynce był problem taki, że przydławiało. Przydławiało traktorka. O! I jesteśmy pod 30. Powiem wam, jak ja to koszę. Koszę to na wstecznym. Tak, nie przesłyszeliście się. Koszę na wstecznym ze względu takiego, że ta trawa kładzie mi się po prostu lekko. Zaraz zobaczycie na filmiku, jak założę kamerkę na głowę. Ona się kładzie lekko na tyle, by bijaki po prostu dały ściąć radę podstawę, nie? Jak już one utną podstawę, to potem już ją wciągną tą trawę do środka i mielają, nie? I mi się wydaje, że wsteczny terenowy w 30 jest wystarczająco na te haszcze. No taka optymalna chyba szybkość. Na takich mniejszych haszczach mi się wydaje, że coś takiego jak tu na przykład, to na szosowej polowej nie. No na tym szybkim wstecznym mi się wydaje, że można byłoby to mielać, nie? Na takiej tutaj trawie, na takich haszczach mniejszych. Ale ja mam tutaj, jak mówiłem, takie haszcze gdzieniegdzie po metr 80. To naprawdę wam mówię, no byłoby ciężko. Tu jeszcze takie widzę drzewko. Nie wiem, czy się uda je zmielać w ogóle tą kosiarką. Może się uda, bo to wierzba to. Może zaraz przetestujemy powolutku na wstecznym, może zmiela to. Dobra, żeby nie przedłużać, bo to jest drugi dzień zmagań. Ale zobaczycie, jak sobie daje radę. No, ja to mam ustawione tak, że delikatnie tak, no kosiarka tnie, jak koło idzie, więc no zobaczymy.
żeby ładować. A to normalne, to jest, po to jest właśnie to. No po to, żeby rąbać... Żeby nie złazić z traktora i jedziesz, kurwa, wszystko po kolei. No, była wierzba i nie ma wierzby, no i koniec, no. Ale jest różnica, w porównaniu z tym, co jest pod wygonem, a jest tu, no, o wiele szybciej idzie. Ale... No, ale to do tyłu już wystarczająco. Co? Na taką łąkę. Ale jedziesz do tyłu, a potem wracasz i znowu jedziesz kolejny pas. Ale patrz, jak to zmielam tak, to potem mogę sobie zapiąć kółeczko i przepierdolić nawet trójeczką i ładnie to teraz potem wyrównać. Tylko, że musiałbym obniżyć na maksa prawie, że te płozy. Tam to, co się tak zapychało. Ewentualnie z bronami jeszcze zbronować to co leży. Dobra, palę maszynę, bo zaraz będzie ciemno.
Ale gdzie jest ta siatka? Dokąd? A to przejadę! No ale posłuchaj, żeby to wyciągnąć. A to przynajmniej kur... A masz rękawicę. To już po tej siatce będzie. Rosło, kurwa. Kurwa, po siatce. Nie, no już na maksa, no. Już na maksa, kurwa, to przęsło. Dobra, chwila pauzy.